Przed odcinkiem. Ten film nie ma urazić nikogo. Jedynie komentuję całą sprawę i mówię, co wy powinniście robić, żeby na niego uważać. Więc sobie przejdźmy. Nie będę włączyć tego filmu, bo prawie wszystko widziałem. Tu macie, tego nie widziałem, bo on jest długi. Jest to, mi się wydaje, druga edycja Krytyka Lego Cube'a. Co wtedy ja miałem jeszcze dramę z Redem Mariną na tamtym kanale. No teraz nie mam z nim dramy, no to wiecie, to jest inna kwestia. Ale on nic nie nagrywa, co się działo na LegoTube, tylko teraz. Czyli nie nagrywa to, co się już działo. Chociaż na polskim LegoTube się dużo działo. Powiem wam, że lepiej na niego uważajcie, co piszecie. Ja mu napisałem jeden tekst, żeby... Ogólnie nie wiadomo, co on może zrobić. Nie wiadomo, kim jest. Może być jakimś hakerem, ja tylko przypuszczam. Mówię wam, że lepiej nie piszcie żadnych komentarzy i mam nadzieję, że ten film zobaczy wszyscy, którzy zostali przez niego urażeni. Albo się boją o swój kanał, to bądźcie spokojni, nie wchodźcie na jego kanał często, patrzcie tylko na jakiś film. Ja ogólnie no to tutaj po, tego... rozumiem, może ten Adam Lego, no dobra, no to nie powinien tak robić, ale Lloyd TV, on tylko powiedział, on tylko pisze, zostaw łapeczkę, może zostawić tą łapeczkę, ale nie musi, więc o co ci chodzi, człowieku? Nie mam cię tutaj na celu obrazić, tylko dlaczego robisz takie filmy, skoro naprawdę... Pomyśl, czy nie warto przypadkiem skończyć to. Nie zmuszam cię, tylko pomyśl, czy przypadkiem najlepiej skończyć to. Będziesz sobie narobić bardzo sporych problemów przez te filmy. Ponieważ mogą cię usunąć kanał, jeżeli na nim ci zależy, pewnie ci na nim zależy. No to wiadomo, jeżeli masz hangouts, to możesz ze mną porozmawiać. Co chwila męczy mnie ADHD, hej!